Dobra, eksperymentalny odcinek z serii The Binding of Isaac Repentance. Eksperymentalny, bo mam dzisiaj kogoś w domu. A taki jest okres w roku, że tego kogoś w domu mogę mieć teraz przez większość czasu. Dobrze, zagram sobie bez modów. Momencik. Oczywiście mody wyłączone, to możemy sobie jakiś... Na próbę coś łatwego, może Azazelem... po prostu... Na... Blue Baby i Elo. Szybko pójdzie, mam nadzieję. Bo nie wiem, jak mi będzie słychać, tym razem się tak nie drę jak normalnie. Mam mikrofon bliżej twarzy, ale też można przez to być mocniej słyszalna. Klikanie klawiatury, która jest niestety dosyć głośna. No i zobaczymy. Znaczy komentarz będzie mniej naturalny, wiadomo, bo z kimś za plecami to... O Jezu, jaki beznadziejny item. Zapomniałem użyć defula przy wyjściu z Curse Roomu. Także już będę od samego początku. No cóż, no trudno. Może chociaż się uda pokonać tego Blue Baby i będzie w miarę udane podejście. Także tak, teraz właśnie nie było odcinka ostatnio ze względu na to, że kogoś u siebie mama, ja nie lubię nagrywać. Jak ktoś mnie słucha, a mieszkanie nie jest na tyle duże, żeby się rozdzielić jakoś fajnie. Także no. Były dwa dni przerwy. Teraz prawdopodobnie dalej będzie jakaś przerwa. Chyba, żebym się jakimś cudem nauczył. Chyba, żebym się najebał. Nakrywał odcinki najebany, to miał w dupie, że ktoś mnie tam słucha z tyłu za plecami. No ale chuj. Dobra. Trinkecik, challenge up. Może być. Z czempionów zawsze jakieś dodatkowe znajdźki. Powinny nam powypadać. To jest obrzydliwy trinket na grid modo, ale na zwykłego rana powinno być spoko. Dobrze, Azazel całkiem silna postać, więc nawet jakby, nawet pomimo przeciwności losu, jakby mi tutaj nie poszło, to wstyd straszny, po prostu strasznie. Nie piję piwa, bo jeszcze nie jest dzień, jeszcze nie jest godzina na to, jest dopiero 18, a zwykle nagrywam koło 20, nie? Dobra. Co, Secret Room ma dwie bomby są, więc możemy spróbować sobie poszukać. Wydaje mi się, że mógłby być... koło sklepu, jak nie tutaj... tutaj prawdopodobnie będzie Secret Room. Maszynka do zmiany przedmiotów, no tu nic z tym nie zrobimy za bardzo. Odwróconych kart jeszcze nie mamy dostępnych, żeby użyć jakiegoś odwróconego fulla albo odwrócone The Stars. Więc raczej nic tutaj nie zrobimy. W sklepie byłem, tam było coś ciekawego. Wrócę się od razu, jeszcze zobaczę. A skoro gram Azazelem, chociaż byłem już nim i na Boss Rushu i na Hashu, to można by zahaczyć o te dwa, jeśli by się udało. Tylko mój RNG dopisać musi jakieś fajne itemki po drodze. No ja też zamulać nie mogę, nie? Dobrze, dobrze. No tu lecimy na bosik. Co za paskudny bosik. Nawet nie chodzi o jego trudność, bo to nie jest problem, ale kurwa, chodzi o to, że dostanę jakiś jebany kubownic z tego. To nie jest zbyt ekscytującym itemem, muszę powiedzieć szczerze. No i słaby zasięg na Zezulu też swoje robi, kurwa. Ale dobra. Nie ma co narzekać. No, Ball of Bandages też wcale nie lepiej. Dobra, alternatywne piętra. A mogę pójść na alternatywne w sumie. Zawsze to trochę ciekawiej. Dla mnie mniej, bo nie lubię, no ale... Dla widza na pewno ciekawiej. Klucze są fajnie. O! To jest item taki średni. Tutaj może coś... Uhu! No to teraz potrzebujemy laka. Tutaj użyję już defula. I... Okej. Okay. I lecimy. Bardzo dobry wybór w treasure roomie. Always gamble. Teraz range jakiś jeszcze by się przydał. O, backpaczek, ale fajnie. Nie mam żadnego aktywnego itemu, ale jakby się potem trafił jakiś fajny satanic bible i D6 na przykład jakimś cudem, to... Backpack na pewno się zwróci. Kurwa. Firza też by się przydał, wiadomo. Okej. Boże, ciało się zbliża tak w ogóle, dlatego właśnie mówię, że nie będę miał czasu, bo... Nie wiem, czy mówiłem, czy nie, ale mam dużo młodszego chłopaka niż ja sam jestem. Więc on ma normalnie chodzi do szkoły jeszcze, mimo że... O kurwa, jest to... Bo ja pierdolę, jak tu nie jestem obrazem, to nie wiem. Oczywiście pełnoletni, żeby nie było.
ale być może o tym mówiłem. W każdym razie właśnie teraz ma wolne w szkole ze względu na te święta, ze względu na Dzień Dziecka mają wolne w szkole, to jest w ogóle ciekawa sytuacja. A jak ma zwykle wolne, to do mnie przyjeżdża, żeby no, ze mną siedzieć, nie? Więc wtedy odcinków nie nagrywam. W weekend były odcinki, bo nagrałem odcinków na zapas. Po prostu. Jakim cudem ja tu obrażeń nie dostaję? No jednak Aza zrobi swoje, no kurwa to jest... No. Devil Room. Nie idę do Devil Roomu. Za mało życia na takie eksperymenty, także sobie spróbujmy pójść na Enjurma. No i teraz, ja tak się patrzę za siebie, czasami za mną nie stoi, czasami. Bo to jednak jest urwis, że tak to mówimy, pieszczotliwie. No, także tak, na weekend miałem nagrane, ale okazuje się, że nie został dłużej niż na weekend. Także kurde, już nie ma odcinka na poniedziałek, wtorek, mówię kurwa, no muszę coś nagrać, chociaż powiedzieć jaka jest sytuacja, bo... Okazuje się, że doszło mi kilku widzów, co mnie niezmiernie cieszy. Ja tutaj użyję to sam. Nie chcę mi się z tymi wiluami szturchać, szczególnie, że ten zasięg jest tragiczny. No active items. To jest trinket, którego teraz absolutnie nie potrzebujemy. Pierdolę. Dobra, pieniądze są. Nawet luck up, super, na Bird's Eye idealnie. Nie pójdziemy na The Mother, więc ja nie pójdę na alternatywne piętro. Znaczy na lustrzane odbicie, tak, nie na alternatywne piętro. Oż ty wie, kurwa. Dobra, najpierw treasure room. Firemind. Firemind. To jest item, który uwielbiam i to już mówiłem dwa razy. Co najmniej. Natomiast tu jest Azazel. Mamy bardzo mały zasięg i to nie będzie rozsądne, jak wezmę Firemind. A Leo. No dobra, niech będzie Leo, nie? Jumper Cables, no nie mamy żadnych aktywnych itemów na razie, więc bez sensu, ale rozwalę sobie żebraczka, czy tam Keepera, żeby zwiększyć szansę na End Room. Kursrum... Kurwa. W sumie to się dobrze składa, ale nie mamy Holy Mantle, więc nie mogę tego... Ja nie mam Holy Mantle. Jestem w dupie teraz trochę, szczerze mówiąc. No chciałbym bardzo się kurwa w powrotem na Zazela zamieć. Tu będzie lustro, tu jest lustro, to sobie wejdziemy do lustra. Jak sobie wrócimy, mam nadzieję, że się odmienia. Nie. No powiem szczerze, to jest straszna lipa. To jest straszna lipa. Może się ten raz skończyć szybciej niż myślałem. Niechcący wszedłem w to nisko, kurwa. O ja pierdolę, tam chyba po drodze będzie ten... Nie, nie będzie tego dużego pokoju z willowami. Wiem, że trzeba chyba dostać... Pod pewnymi warunkami można wrócić do normalnej postaci, nie idąc po ten kawałek noża. Może teraz? Jest, udało się, super, dobra. Bez Holy Mantle tutaj szkoda ryzykować, naprawdę. Chodźmy już sobie na ten Cursorum. To jest Emperor. I super, i sobie od razu teleportujemy do walki z bossem, zajebiście. Okej. Okay. Bombiszcze. Niestety nie rozwaliły naszego... O! Jest i Angelum. Seven Seals. Oczywiście weźmiemy sobie ten itemek. Walka z aniołkiem. Na szczęście Uriel. Potem jak już się pojawi Gabriel, mam nadzieję, że będziemy na tyle mocni, że nie będzie to robić większej różnicy. Dobrze. Tu jeszcze tą skrzynkę sobie otworzymy. Emperor i lecimy dalej. Już pewnie nie zdążymy na boss rusha. No przykro mi, za bardzo się miotam po tych piętrach. Kurwa. No. Ale mu się daje obijać, nie? Bez kitu. Jest znowu Andrew. To nie fajnie, że się pojawił. Jakby się nie pojawił, to byśmy mieli większe szanse na Andrew na następnym piętrze. Ale no, trudno. No, coś mi tu kurwa nie idzie. Ale no to jest Azazel, też mamy RNG całkiem, nie, całkiem fajne, dużo soul heartów, więc powinno być luz. Nie wiem skąd mam HP upa, skąd nie mam? Aha, Magic Scrap, okej, okay. Faktycznie. Faktycznie, to ma sens, to ma sens.
kasy dużo. W jakiś fajny item aktywny w sklepie się trafić może, na przykład Hourglass albo coś takiego. Nie umrze z drugiego. Okej. Okay. Spoko. Jest git. 53 coiny. Nus Goblin. Wezmę Nus Goblin zamiast tamtego. Bo tak naprawdę znajdzik już tak bardzo nie potrzebuje w sumie, tak czuję. Tobie... To też już pewnie wspominałem, żeby cokolwiek wypłacił to na normalnym modzie, bo na grid modzie to działa inaczej. Trzeba mu oddać 6 serduszek na hard modzie. Więc tyle oczywiście do oddania nie mamy. Eternal Hard HP up, super. Tu pewnie będzie secret room ze względu na budowę pokoju. Tak mi się właśnie wydawało. Okej. Okay. Także tak, jeżeli ten odcinek wyjdzie całkiem nieźle, to postaram się... O kurwa, Steam Sale, ale zajebiście. To postaram się nagrywać częściej odcinki, kiedy nie jestem sam w domu. No ale tego obiecać nie mogę, bo nie mogę, nie? Muszę potem sam ocenić, jak to wyszło. I czy sam się czuję z tym wystarczająco komfortowo, bo też mniej będę pierdół gadał, mniej będę taki zabawowy. Na razie nie mam jeszcze na tyle widzów, żeby jakieś preferencje mieli, albo żebym miał jakiś feedback w komentarzach, ale na razie sam czuję, co jest fajne, a co nie. Jak zobaczę, że ten odcinek nie siada za bardzo, samemu mi się go nie ogląda za fajnie, to będę raczej nagrywał po prostu rzadziej. A szczególnie w wakacje, nie? Kiedy szkoły nie ma. I prawdopodobnie w domu będę siedział, no głównie właśnie z Gabrysiem. No. Dobra. I błagam, nie grid. Nie grid. Bardzo fajne, to jest, jak to się nazywało? Sakrep, to jest fajny item. Możemy troszkę zadotować do maszynki. Mamy Steam Sale, więc nawet jak zostanę na 30 coinach, to... To, o, już się zaczęło, no i super. Engine Room szansa podniesiona, luck chyba też. I możemy lecieć na włosik. Nie no, zajebiście idzie, powiem szczerze. A nawet nie gram jakoś dobrze. Raczej się wpierdalam, obrażenia otrzymuję. O, właśnie. dobrze. Nawet nie wiem, co się odblokowuje za zale po pokonaniu Blue Baby, szczerze mówiąc. I w sumie mało to istotne. Ważne, żeby nagrać odcinek sukcesywny. Oby nie, to jest złe słowo w sumie. Owocny bardziej, tak, można powiedzieć. Dobra, piguła, bierzemy zawsze piguły. Shot speed up, na tej postaci nieistotne. To jest 10 bomb? Czy 5 bomb? Nie pamiętam, chyba 10 bomb, mieliśmy mniej niż ten, mniej niż 5. Dobra. Belgas, okej. Okay. Także tak. Aha, no i co, jak mówię, skończyłem w końcu Asyna. A co za tym idzie? Ogrywam, znaczy już włączyłem sobie Sekiro, zainstalowałem, ogarnąłem sobie na razie ustawienia graficzne, obejrzałem sobie filmik taki wprowadzający do gry. Wiem, że w sumie powinienem to zrobić na streamie, znaczy nie na streamie, tylko na filmiku, jeżeli chcę Sekiro nagrywać. Mitra jest spoko i napierdolamy Gabriela w takim wypadku. Kurwa! Aha, bo ja mam stąpi, dlatego jak niego blazłem, to on się obraził. No dobra. No jest drugi kawałek klucza, zwiększona szansa na Engine Room, znowu Soul Heart, ale teraz mi to na tych Soul Heartów będzie przynosić więcej, także luz. Także Sekiro bym chciał nagrywać, tylko że tu znowu jest problem taki. W sumie Sekiro mogę nawet nagrywać przy kimś z tyłu, bo tutaj raczej nie będę skupiał się na gadaniu o swoich rzeczach, o swoim życiu, o jakichś tam moich przygodach, nie wiadomo co. Tylko po prostu raczej będę się skupiał na grze, bo jest to gra wymagająca, szczególnie dla kogoś, kto nigdy wcześniej w tą grę nie grał. Co prawda grałem w Dark Souls'y, ale z tego co wiem, Sekiro pożera więcej dusz graczy niż Dark Souls'y, paradoksalnie. Jest po prostu grą trudniejszą, wymagającą więcej wyczucia. Może odchodzi nam tu tam wtedy myślenie o tym, jaki build sobie stworzyć, bo tam nie ma tak, to nie jest takie RPG jak Dark Souls, że może być czarodziejem, klerykiem, nie wiadomo kim. Tylko jesteś po prostu samurajem. Agapi's Tale, zajebiście. Bombs are key. Infested. I... Telepills. BFF, bardzo fajnie. Nie wiem, jak to za bardzo działa na naszego... Ten przedmiot bierzemy, w razie gdybyśmy mieli HP upy kolejne, to na pewno zamienię je sobie na Super Meat Boya, bo mamy BFF-a, więc
będzie, zdaje się, dwa razy silniejsza. Super Meat Boy nawet bez BFF jest naprawdę silny. Head down, no zajebiście, no ale trudno, przynajmniej mamy tą pigułę odhaczoną, wiadomo, że już więcej jej w tym ranie nie użyjemy. Co to są za piguły? No właśnie, ja nie pamiętam, jak ten health down wyglądał. To jest piguła nie wiadomo jaka. Zaraz się przekonamy. Lockdown! Ja pierdolę. Death, Hangman, Hangman, nieistotny na Azazela. Tutaj nie wchodzimy. Także tak, co do tego Sekiro, jeszcze czeka mniej więcej montażu, więc... Też te odcinki mogą pojawiać się rzadziej ze względu, nie, tym razem nie dlatego, że ktoś u mnie jest, tylko dlatego, że więcej wymagają pracy. I mamy Eucharystię. Boże święty, Andrew Room co piętro się wtrafia póki co i się będzie dalej trafiał. Zajebista sprawa w sumie. Jakby się trafił Sacred Heart? Nie wiem, czy mi się kiedykolwiek trafił Sacred Heart na tym save'ie. Chyba wcześniej mi się kurwa jeszcze nie trafił, także byłoby bardzo milusio. Natomiast już wiemy, że nie trafi nam się prawdopodobnie Brimstone. Chyba że byśmy mogli na nich sklepić jakiś Chaos. Ale mając Eucharystię, brać Chaos, tak trochę się to kurwa nie kalkuluje, chyba nie. Bo możemy dostać takie zajebiste rzeczy jak Crown of Light albo Sacred Heart, właśnie. Dobra, gdzie jest Bosik? A, jeszcze kurwa Treasure Room. Zapomniałbym. Jak tam nagranie? Krótko, jeszcze mogę podtrzymać tą kamerę, zanim ją zrestartuję. Juicy Sack, tak, zdaje się? To są też efekt na bomby. Nie, Sticky Bombs. Dobra. Gappy Tail zaczyna działać, dostajemy więcej skrzynek po wyczyszczeniu pokoików. Mam nadzieję, że klucze nie będą jakimś dużym problemem za niedługo. Dobra, piguła. I can see forever. Spoko. Od razu Super Secret Room się nam tutaj pojawił. A może jakimś cudem się trafi coś zajebistego? I bez modów, chociaż jest to wyjątkowo rzadkie bez modów. Lucky, luck up, super. No tutaj by się przydał Dark Bomb, nie? Ale zobaczymy, może się trafi po pokonaniu Bosi. Bo mamy... A nie, teraz mamy 100% szans na ten, na Devil Bomb. To się chuja pojawi Dark Bomb. Ale luz. I tak jest dobrze, nie ma co narzekać. Eucharystia... Eucharystia zrobi robotę tak czy siak. Przynajmniej mam nadzieję. Bo jeszcze jest szansa, że wcale nie. Ale zobaczymy. No i w tym Enduroomie przecież już byłem, kurwa. Czy ja chcę iść na mauzoleum, skoro nie idziemy na... A wiecie co? Mam niecałe 5 minut, żeby zrobić to piętro. Może się uda do tego bazarza zdążyć. Może się uda. A jak nie, to mamy tu bombę, Boże święty, fulla i się z tego bozrasza. Aha, nie, dobra, nieważne. To tak nie działa. Kurwa, zajebiście. Zaraz się budzę po tego jeszcze. HP upka. I pójdzie wróg ta łopatka, czy co to jest w ogóle? Do wydobywania życia, przynajmniej nie jego Meat Boya. Chyba na tym sobie też ani razu Meat Boya nie stworzyłem sobie. Więc naprawdę te HP upy bym nie pogardził, bo to też jakieś kolejne unlocki są. Dobra, to pewnie nie jest, ale jest, może i to nie jest droga na bossa, ale jest droga do żrumu. A tutaj będzie Cricket Scout. Mamy backpack? Nie, w końcu nie kupiłem tego backpacka. Dobra, chłopie, jebać to. Co to jest? Chariot. Średnio mnie to interesuje. Lecimy dalej. Woreczki. Sklepik, o, bardzo fajnie. Mamy odhaczone dwa najważniejsze pokoje na piętrze. Zajebiście byłoby od razu potem już trafić na bossa, bo w sumie całe to będę krążył. No i grid, no i luz. W zasadzie, tak naprawdę. Dobra. Przydałby się też Secret Room, bo... Aha, kurwa, w sumie to nie. Miałem mówić, że jak do rozwalenia Beggara, żeby zwiększyć szansę na Angel Room, ale przecież kurwa mamy Eucharystię. Czemu ja tak nie myślę? O Jezus. W ogóle nie wiem, czy zrobiłem update z mojej wagi, bo wspominałem tam, może niektórzy pamiętają, że się odchudzam. Nie wiem, czy w końcu powiedziałem, że po pierwszym tygodniu zeszły 2 kg, więc jest trochę dużo, nie? Ale kontynuuję restrykcyjną dietę.
Jutro będzie kolejne ważenie zawodnika i zobaczymy sobie, jak poszło tym razem, ale bo gdyby się okazało, że znowu kurwa 2 kg schudłem, to przede wszystkim będę musiał to nagrać, żeby potem nagrać za tydzień kolejną wagę, żeby mieć jakieś dowody na potwierdzenie skuteczności moich metod. Ale też będę musiał troszkę przystopować, bo jednak schudnięcie takie szybkie jest bardzo niezdrowe dla organizmu. Ja jakoś tego szczególnie nie odczuwam, szczerze mówiąc, czuję się bardzo dobrze, ale to, że tak się czuję, nie znaczy, że powinno to tak wyglądać. Nie mamy żadnego secret roomu odhaczonego, a mamy jeszcze 2 minuty. I w sumie jebać ten secret room, patrzmy już tutaj walki. Walka z matką. Dobra, naprawdę demet by się większy przydał, ale czekają nas jeszcze 3 angel roomy. Więc mam nadzieję, że uda się coś fajnego ogarnąć z nich. Kurwa. To ładowanie brimstona. Tirza byś jakiś przydał, na przykład Pascal Candle czy coś takiego byłoby wręcz zajebiste. Też patrząc po tym, jak dostaje obrażenia, to może lepszy by był Act of Contagion. Mamy The Fool'a, więc się wyteleportujemy z Boss Rusha po prostu. Weźmiemy sobie oczywiście Polaroida, bo będziemy szli na The Chest. A tutaj beznadziejny item. W dupie mam ten item. Ale się kurwa w ogóle chujowe Angel Roomy trafiają z jednym pedestałem tylko. Piromaniak albo Capricorn. Piromaniak czy Capricorn? Może zaskoczyć tutaj niektórych, ale wezmę Capricorna. Bo Capricorn da mi Tears Upa, da mi HP Upa, potem dostaniemy kolejnego HP Upa, będzie to krok bliżej do Meat Boya. A Piromaniak tak naprawdę broni jest tylko przez wybuchami. Czy to jest takie potrzebne? Nie wydaje mi się, żeby to było aż tak potrzebne. Także Spindalam. Wracamy się. Możemy w sumie skoczyć jeszcze tutaj do Curse Roomu. Gapi Collar, no i zajebisty Curse Room. Mamy 2 na 2? Tak. 2 na 3 przemiany w Gapiego. Super. Mimo, że nie, w ogóle nie byliśmy na żadnych David Roomach, także to jest naprawdę spoko. Nie byłem. Aha, kurwa, gdzie ja w las? Ja tu miałem wleść. Co to za karta? Magician. I wolę Magician niż Death, szczerze mówiąc. I możemy pójść ze względu na ilość pieniędzy do Arcade Roomu. Parę kluczy oddam. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest takie mądre, biorąc pod uwagę, że mam Gapi Tail i idziemy na The Chest. Ale do 10 kluczy się mogę zbić, wydaje mi się. Spokojnie. Okej. Okay. Woreczek, więcej kluczy, wiesz, te klucze. Mogę to podnieść chociaż. Luz. Wiem, że to mogło nas wyteleportować z pokoju, wtedy byłaby lipa, ale zaryzykowałem. Dobra, nie wiem, czy oddawać na tym bagażę. Oddajmy, zobaczmy. Może on też odda. O! Polaroid zadziałał. Zajebiście. Dawaj, dawaj. Rozwalę sobie to. To to jest health down, więc możesz wypierdalać. Serduszka jakieś potrzebuję. Serduszka. Kurwa, co ja zrobiłem? Dobrze, że Trenhalta mnie nie wziął, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, jak to działa. Serduszka, proszę. Thank you. Jeszcze 2 razy. W sumie więcej razy mamy Polaroida, możemy się dać czepnąć mu. Ale to jest kurwa wyjątkowo chciwy skurwiel. Dobra, jest Little Horn, fajnie. The Tower, Magician. Ciebie rozwalam, bo szkoda mi kluczy. Tutaj pewnie klucze, oczywiście, że tak. Strength jest najlepszą chyba kartą ofensywną, więc bierzemy Strength ze sobą i lecimy dalej. Jak Eternal Heart zadziała, to sobie już przemielimy to na Meat Boya. Co prawda jeszcze początkową wersję tego Meat Boya, ale i tak już tu możemy poszukać jeszcze Secret Roomu. Nie ma. Tu po lewej. Nie ma? Tutaj? Jest. Jest, więc możemy jeszcze zobaczyć, co tutaj jest. Może jakiś Tears Up, to wtedy by warto było to ogarnąć. Jest Tears Up, więc sobie to ogarniemy. Powinno pójść w miarę luźno. Aczkolwiek ostatnio, na ostatnim filmie chyba ten boss mnie nieźle napierdalał, z tego co kojarzę. Po prostu rzadko z nim walczę, jakoś zapomniałem jego ruchów zupełnie, nie? Zaraz bym musiał na granie zresztatować. Na ostatnim filmie już zapomniałem o tym i przez chwilę nie było widać mojej twarzy, ale wydaje mi się, że nie jest taka duża strata. Gra jest w sumie chyba najważniejsza i dźwięk przede wszystkim. A morda to nam w ostateczności, jak się dzieje coś ciekawego, nie? Żeby widzieć, jak szczerze kurwa kły.
jak mi coś nie idzie. Dobra. No to co, lecimy dalej. Mam nadzieję, że kolejne Enduro przyniosą naprawdę coś fajnego. Nie wiem, czy Crown of Light działa, jeżeli nie mamy żadnych Red Heartów, ale wydaje mi się, że działa. Także nawet jak się pozbędę wszystkich trzech, to powinno być spoko. Dobra. I mamy Beat Boyka już. I zajebiście. Baltan tu powinien pomóc. W sumie muszę uważać na te kamienie na łąbie, bo mam stompi. A niektóre z tych kamieni są niebezpieczne. Po prostu zadadzą nam całe serduszko obrażeń. O, Meat Boy pomógł, zajebiście. Co tu jest? Złoty skrzynie. Okej, okay, może być jakiś item, w sumie warto. Ty, Meat Boy, pomóż mi trochę bardziej, nie? A nie tak, kurde, nie wiadomo o co chodzi. Ej, no bez kitu. Soul Hearty, Mitre, działaj, kurwa. Aaaa, fuck you. Ancient Recall, co my tam mamy? A jeszcze ty żyjesz, już nie żyjesz, dobra. Kurwa. Curse of the Blind, no cóż, mam nadzieję, że nie wezmę żadnego Cursed Eye albo coś. Huge Growth, Two of Spades, fajnie. The Emperora bym użył, ale musiałem zostawić Strength za sobą, także... Wiecie co, weźmiemy sobie to Strength. I spróbujemy po prostu znaleźć drogę do bosik. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę gibko. Jak to mówią na śląsku. Igły. Found pills i lockdown, możecie się ciągnąć. Aha, nagranie. Uno momentu, seniorita. Dobra. No i co, wrong way. Także chuj z tym. Czy paradoksalnie bym nawet chciał, żeby po bosie się pojawił HP up. Bo chciałbym sobie tego Meat Boya już na fulla zrobić. A z boss item poolu i tak nie ma jakichś super przedmiotów. Kiedyś słyszałem, że był magic masz po bossie do trafienia. Teraz już w Repentance tego nie ma. Nie wiem, czy w Rebirth to było możliwe, ale w jakichś poprzednich tam wersjach Isaaca było to podobno możliwe. Żeby się trafił magic masz. Dobra. Ale w sumie nie dziwię się, że to usunęli. To trochę mi się wydaje OP. Szczególnie, że magic masz. Nie wiem, jaki jest ciężar tego itemu, bo nie wiem, czy wiecie, ale niektóre itemy mają swój ciężar, co oznacza, że ten ciężar taki, jakby to powiedzieć, że mogą się trafić za rzadziej niż inne itemy. Tak, tak bym to powiedział. To nie jest tak, że to jest 100% losowe, nie? Na przykład popularnym przykładem jest właśnie Mega Blast z Devil Roomu. Żeby się trafił, jest wyjątkowo mniejsza na to szansa niż przy innych. W jakikolwiek temat z David Roomu. On chyba tam ma tylko 0,2% szans zamiast tam nie wiem, procenta czy coś. Jakoś tak to szło. No i jest HP up. I mamy Super Meat Boya, ale osiągnięcia nie dostaliśmy, więc podejrzewam, że już wcześniej faktycznie tego Super Meat Boya musiałem na tym save'ie mieć. I teraz pytanie, co to będzie? Holy Mantle. A ja nie mam moda na Regret Pedestals, więc nie wiem, czy był ten drugi item. No Holy Mantle, to jakbym powiedział, że to jest kurwa zły wybór, no to musiałbym być kurwa głupi. Ale liczyłem na Crown of Light albo Sacred Health, jednym z tych itemów. Był ten item kurwa drugi, to będę wielce niepocieszony. I teleporcik i mamy Crown of Light. Można i tak. Po co ja z tym aniołem chcę walczyć? Wytestować, jak Crown of Light działa? No normalnie, fajnie działa, no jak to Crown of Light, kurwa, no co ty chyba myślałeś? Mógłbym tutaj Soul Heartów poszukać, bo w sumie... A jakby się okazało, że ja mam full HP, to może bym dla was specjalnie poszedł na Hasha. Bo wiadomo, Hash to jest mój nemesis number one. Nienawidzę kolesia. I found pills. I teraz, przez to, że wziąłem te health-upy, to nie działa nam Crown of Light. Także zajebiście. No ale chuj, może znajdziemy jakiś. No hasz to jest mój nemesis number one. Nienawidzę tego bossa. Z całego kurwa serca. Nie potrafię z nim walczyć. Znaczy może i potrafię, ale kurwa jakoś nie czuję się pewnie, nie?
tym bossem, nigdy się nie czuję z nim pewnie. Chyba, że mam taki OP build, że po prostu aż... Jeszcze Soul Heart wchodzi? Myślałem, że już nie będzie miejsca na nowe serduszko. No chuj. Na hasza powinniśmy zdążyć bez przesady, bo... Jest 27 minuta. Na tym piętrze nie ma żadnych pokojów, które bym chciał jakoś specjalnie odwiedzić, więc... Więc no... Powinien być w miarę luz. I pójdę na tego hasza. Najwyżej się szybciej skończy filmik. Zobaczymy. Co to jest? Wheel of Fortune. Mogę sobie zagrać, ale szkoda mi trochę czasu. Już nie mogę sobie harta wziąć, czyli mam full HP. Teraz tylko kwestia taka... Range up, super. Żeby... Okej. No, żeby te serduszka uzupełnić, nie? To jest naprawdę... bardzo... pożądane. Co mi daje efekt... Co mi daje efekt Spoonbendera, że ten Grimstone się tak zakrzywia czasami? Kurczę, no full HP mam, ale fajnie. O, może z tej maszynki nam wypadnie trochę serduszek. Zobaczmy. Owszem, ale Soul Hearty. Ja pierdolę, serio, akurat w momencie, kiedy ja nie potrzebuję tych Soul Heartów, mi dajesz Soul Hearty. Przecież no, to nie jest tak, że Mitrę całkowicie zastępuje. Wiecie, co zrobimy? Wiecie, co zrobimy? Zrobimy coś takiego. Taki ze mnie cwaniaczek. 25 coinów, no niby spoko, tyle że... Nie potrzebuję i może kurwa weźmy dupę... Zbierzmy się kurwa szybciej, bo zaczyna czasu brakować naprawdę i może faktycznie tego hasza teraz kurwa nie zdążę zaraz, się okaże. Kurwa mać! Dobra, jest boss, super. Co tu mamy? Chuj. Teraz się pojawił czerwone serduszko. Health up. Dobra, to wezmę to czerwone serduszko. I lecimy dalej już. Pierdolę to. Pierdolę tą sakiewkę, miałem mówić. The Womp is scared! Zajebiście. Ile mamy czasu? Jeszcze minuta ponad, więc wchodzimy do Danger Room, w którym już byłem, zapomniałem. Lecimy na hasza. Hasza dobra nasza. I zobaczymy, może coś z tego się ukleci. Curse of the Blind. Ja pierdolę, serio, po raz kolejny. Betrayal. The Virus. Nie mam pojęcia, czym były inne itemy. Tu bierzemy wszystko. Diplopia. The Jar. Wezmę Diplopię ze sobą. Weźmiemy ją oczywiście na... To just, o ile przetrwamy walkę z haszem, nie? Co to jest za karta? Judgment. To jest taki Judgment. W zasadzie... Aha, i po całym serduszko bierzesz. No tak, no przecież. Możesz się ciągnąć. Klucz wezmę, bo w sumie kasy mam. Strength użyjemy sobie na haszu naturalnie. Boże, jaka bida z tych skrzynek, masakra. The Emperor. Po Emperora się w sumie możemy wrócić. Żeby na przykład po Shiolu się nie szlajać. Znaczy po Shiolu, po The Chest. Znaczy nie po The Chest, po katedrze. Jeśli się uda oczywiście hasza pokonać. No nic, lecimy. A teraz będę oczywiście cicho. Przy haszu lepiej kurwa nic nie mówić w moim wypadku. Bo gościa nienawidzę! Kurwa, Holy Mantle już poszło się pierdolić. Niech mnie sa. Jakby ten nasz Locust go spowolnił trochę. Ja nie mam zasięgu kurwa na takie ataki, haszu. Kurwa, muszę się potrafić, bo... Po raz kolejny Crown of Light się trafia. Już na jednym z ostatnich odcinków się trafiło. A gdzie jest kurwa moje Sacred Heart? Kurwa nie. Cricket Head trafił w końcu nawet ostatnio. Właśnie przed walką z haszem.
bomby mamy w sumie silne chyba, czy tak, nie, czy nie? Pamiętam chyba. Dobrze, że te Bird's Eye trochę nam pomaga, to kurwa Tearsy jego zniwelować. Ta początkowa faza jest taka łatwa. Co tu się kurwa dzieje, ej? No i już mamy po kurwa Crown of Light. Co to miało być? Ale mi wkurwia coś takiego, nie? Pierdolnie cię, po prostu nagle się kurwa nagle zaczyna składać. I tak w dwie strony napierdala i szmato jedna. Po prostu pierdolona. Pszo! Denerwuje ten boss, tak mi wkurwia. Jeszcze to chowanie się debilne po prostu. No idzie ten Betrayal. O, fuck! Ty! Ja jednego HP-upa mam z piguły, a drugiego mam z karty strength, nie? To jeszcze możemy sobie drugiego Super Meat Boya zrobić w ten sposób. Nie, w sumie nie możemy, bo jak ja stąd wyjdę, to mi efekt strength przestanie działać oczywiście. Ale! Jeszcze HP-up powinien się gdzieś trafić. No pokaż się, kurwa, jednak. Nienawidzę tego ataku, popatrzcie, nie dość, że te lasery, to jeszcze wszędzie są Tearsy. Weź to kurwa unikaj tego, co to kurwa ma być? Co ja mam mieć? Nie wiem, nawet z I'm Drowsy byłoby kurwa trudno. Edmund, ty pewnie sam brałeś kurwa udział osobiście w tworzeniu tego bossa i nie pozwoliłeś kurwa nikomu w tym maczać palców. Wiedziałeś co kurwa zrobić. Boss armor taki, że można zwariować i napierdalanie całego pokoju Tearsami. Dobra, udało się, nie było aż tak źle jak myślałem, połowy życia zachowane, więc luz. The Emperor biorę ze sobą. Co tutaj było? Jar i to. Tego sobie od razu użyję. I mamy dwóch Meat Boyów. Good. To ja tu coś po coś się chciałem wrócić? Nie. Crawl Space'a mogę poszukać już. Fajnie, że nie muszę wysadzać tego bombami, bo zaoszczędzimy trochę czasu. No i nie ma Crawl Space'a. A mówią, że zwykle się zdarza. No mi się zwykle nie zdarza. Rzadziej mi się zdarza Crawl Space przed haszem niż się... No, rzadziej niż innym. Dobra, lecimy na górę. Okej, okay. Curse of the Lost. Kurwa, co piętro jakiś kurs pierdolony, nie? Miałem użyć Emperora i idę już na to. Idziemy już, to pędy. Dwa Meat Boye robią robotę. A! Dopiero ostatnio się dowiedziałem, że nie można już stać w rogu, żeby tych świateł ominąć, te light beamy, ale... Ale teraz chyba są rzadziej rozmieszczone, dzięki czemu łatwo pomiędzy nimi się zmieścić. No i dobra, the chest. Szybciuteńko. The Satanic Bible. Zajebisty item, ale nie wiedziałem, że tak się tego... Curse of the Blind. Niech mnie chuj strzeli, nie? Ja pierdolę po prostu. Bierzemy wszystko, nie? Tough Love. Fajnie. Blood Bones. HP up. Plus. Post Head. No i dobrze, że piromaniaka nie wziąłem. The Intruder. Aquarius. Luz. Jakiś Tears Up by się przydał. Tears Up. Okej. Okay. Mam swojego Tears Upa, kurwa. Ja pierdolę! Rotten Tomato. No dobrze, zobaczymy jak to będzie wyglądać teraz. Powiem szczerze, nie jakoś bardzo świetnie, ale i tak jest fajnie. Nie musisz ładować Beamstone'a, to jest coś, co zawsze doceniam mocno. W ogóle... Teraz mogę strzelać na Łukos? Serio? To mi daje efekt analog sticka przy okazji też? Ciekawe. Luz, a teraz jakbyśmy jeszcze dostali Lost Contact, to taki mega szatan na przykład nie jest w stanie już nam zrobić krzywdy praktycznie. No cóż, dobra. To co, lecimy na oczywiście Blue Baby. Czy ja mam mega szatana pokonanego? Mam. Ale i tak polecimy na Mega Shatana.
Jest i Spoon. Czemu ja dostałem aż plus 1, 19 damage'a power jak Monster Milka? W ogóle ten damage, który teraz mamy, biorąc pod uwagę, że jest Soy Milk aktywny, to jest naprawdę spory damage. Zwykle kiedy ma się Soy Milka, to spotykam się z damage'em rzędu, nie wiem, maksymalnie 3 i to przy dobrych damage upach. Samo Crown of Light by robiło nagle damage'a 5,60, to jest takie ciekawe dosyć. No ale co, no widocznie tak już jest! Koa! Oho! Alright! Jest mój Cricket Scat, uwielbiam! Ten boss jest naprawdę spierdolony. Dobra, zdychajcie. Hello. I co tym razem? Lil Girl, ja nie jest taki fajny item. Tu by się w sumie przydało wszystkie pokoje zwiedzić, mamy tego. Mamy Blacka 2, więc to nie jest wcale niski lag. Mamy Guppy's Tail, także powinny się trafiać ze skrzynki dosyć często. Bombs Are Key też mamy pigułę przecież, więc w razie czego można tego użyć. W sumie użyłbym już teraz, żeby w razie czego te parę bomb nam zostało. A tak teraz o przyszłość już nie musimy martwić, tak zajebiście. I co my tu mamy? Teleport 2.0, zajebisty item. Szkoda, że tak późno się trafił. Ja go bardzo lubię jako początkowy item. Dużo z nim zabawy. Przy odpowiedniej dozie cierpliwości, jak się ktoś oczywiście nie śpieszy, że tam do boss rushę, straszę, to tak naprawdę error rooma można otrzymywać co piętro. Co się wiąże z dodatkowymi itemami, często naprawdę ciekawymi. I znajdźkami oczywiście też. Nie no, Backstabber teraz nam robi robotę w chuj. Ah! Cudownie. O kurwa, o cholera, mam tu zadziałał pierwszy raz od chyba walki z Haszem. Dobra, i kurwa zadziałało i oczywiście już musiałem stracić. Ach, obrażenia. Zauważyliście to? Czasami ten brief coś tak zakrzywia, jakby miał efekt Spoonbendera. I znowu pewnie czegoś kurwa nie zauważam. Tak jak na ostatnim odcinku nie zauważałem, co powodowało, że w pokoju pierwszy przeciwnik wybuchał takim brimstone'em krzyżowym. No to, że miałem brimstone bomby, to wiedziałem, ale nie wiedziałem, czemu oni wybuchają. Okazuje się, że wybuchali dlatego, że miałem trinket, to Locust of the War, czy coś takiego. A ten trinket powoduje, że w każdym pokoju, gdzie są przeciwnicy, pojawia się muszka, która leci do pierwszego bliższego przeciwnika i wybucha. A że mieliśmy efekty na bomby, to ona wybucha w taki sposób, że krzyżowy brimstone się pojawia, nie? Także teraz już wiem, dopiero jak ten film potem zobaczyłem, ale jak już jak grałem, to nie potrafiłem tego zauważyć przez całą grę. I wiem, że to mogło być frustrujące dla niektórych osób, które od razu wiedziały, o co chodzi, nie? Rock Bottom. A nie, przecież ja nie mam odblokowanego Rock Bottom, to o czym ja mówię. Rock Bottom trzeba odblokować przecież najpierw. Nawet nie pamiętam jak. Chyba Rock Bottom jest itemem, którego się odblokowuje Jakubem i Jesałem. Nawet nie wiem, czy czasami nie pozdrawia trzeba nimi zrobić. Wiem, że jak się nimi zrobi hasza, to się odblokuje Vanishing Twin, ale Rock Bottom chyba się odblokuje po zrobieniu nim boss rusha. Tak coś kojarzę, nie wiem czy dobrze. Dobra, to idziemy na Mega Shatana. Nie chcę mi się Super Sticky Drumu szukać, więc użyjemy sobie od razu itemu. I są piguły, Health Up, ale to nam wyłączy Crown of Light. Black Up. Range Down bardzo nie fajnie, Shot Speed Up to nie jest istotne. Bombs Arki sobie weźmiemy, a tego Health Upa no nie wezmę. Tutaj... Ej, tam leżą serduszka jakieś, dobra, wezmę tego Health Upa. Polecimy jeszcze po te serduszka i Crown of Light powinno działać. To nam daje kurwa połowę naszych obrażeń. Aktywny Crown of Light, z tego co widzę, tak? No. Ja wiem, że Crown of Light to jest 200% obrażeń tak naprawdę, ale nie myślałem, że razem z Soy Milkiem też to tak działa, że to będzie 200% obrażeń. Dobrze, jak tam jest? Jeszcze jest czas. No i co? Fajnie by się portal Delirium pokazał, bo Delirium akurat pokonanego raczej nie mamy. No nie mamy. I ja nie mówię, że na to są jakieś duże szanse. Bo jednak mamy strasznie niski zasięg. A Delirium to jest walka na ogromnym pokoju, na ogromnej przestrzeni. Kurwa, żebym chociaż Mega Shatana pokonał, elo. Ale! No fajnie byłoby mu zawalczyć z tym Delirium, nie?
Szczególnie, że film jakiś długi chyba nie jest póki co, wydaje mi się, bo dopiero drugi raz, drugi klip nagrywa na swoim aparacie, więc to będzie miał za 40 minut może. Dobra. Envy. Oczywiście Chrome Wide nie działa, no tak. Tak to by ta walka poszła troszeczkę szybciej, ale i tak jest, nie jest źle, absolutnie nie można powiedzieć, że jest źle. Cricket Head też oczywiście swoje robi. O kurwa, masz. I aniołki. Satanic Bar był blokowany. To jest coś, to jest naprawdę coś. Bardzo fajny item. Na niektóre postacie wyjątkowo fajne. Na przykład na Blue Baby. Które oczywiście dealer z szatanem ma tańsze niż inne postacie z jakiegoś powodu. I pomimo ostatniej aktualizacji tego w dalszym ciągu nie zmienili, tak jakby nie wiem. Ale cóż, już więcej aktualizacji nie będzie, tak jak mówiłem na jednym z ostatnich odcinków. Czasami się kurwają, jak próbuję szybko mówić, mimo że dzisiaj jeszcze nic nie wypiłem. Dobra. No mam tego kurwa Beard's Eye'a i fajnie jakby działał. Broń mnie przed jego tipsami, ej. Dobra. Lokuścik działa. Co ja kurwa, co to było? Aby się coś wydawało. Myślałem, że coś pojawiło się na moją głową. Nieważne. No działaj Beard's Eye do kurwy. O kurwa. Ale beznadziejny atak. Może lepiej jakby się w ten portal Delirium nie pokazał, bo tu byłaby porażka. Wiecie co, nie pójdziemy na Delirium. Jednak jestem za słaby ewidentnie. I Skillishu też swoje robi. Się pojawi portal Delirium wtedy, kiedy nie potrzebuje, nie? Wiadomo, że tak. Ale to może następnym razem. Dzisiaj jeszcze odcinek tak miał być krótki, także kończymy tę walkę nierówną. No i co? Abaddon has appeared in the basement? Abaddon? Czemu? Przecież miałem mega szatana zrobionego z Azazelem. Jakiś nowy unlock? No nieważne. W każdym razie, zobaczę sam jak to wyszło. Porównam swój komentarz, to że mikrofon jest tak blisko i tak nie der mordy bardzo jak zwykle. No i co, do zobaczenia następnego razu, tylko nie wiem kiedy, od razu mówię. Przepraszam za tą przerwę. Ale no, mam na uwadze to, żeby te filmy się pojawiły w miarę jakoś na dniach. Także no, jeszcze raz dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. Na razie, hej!